witam wszystkich bardzo serdecznie na 9. edycji kiermaszu Boże Narodzenie na Mazowszu. Przejdziemy teraz do części otwarcia, oficjalnego otwarcia naszego kiermaszu, a później wrócimy do zakupów. Bardzo cieszymy się, że jesteście Państwo z nami, że po raz 9. gościmy w sali balowej Hotelu Chopin. Organizatorami tego kiermaszu jest Starostwo Powiatowe w Soaczewie i Hotel Chopin. W tym roku miała być edycja 10, czyli jubileuszowa. Niestety pandemia uniemożliwiła nam zorganizowanie kiermaszu w ubiegłym roku, także wróciliśmy na szczęście do kiermaszu w tym roku, do jego organizacji. Cieszymy się jeszcze raz, że jesteście Państwo z nami. Szanowni Państwo, drodzy wystawcy, mieszkańcy powiatu sochaczewskiego, wszyscy, którzy dzisiaj tutaj nas odwiedzacie, kiermasz postanowiliśmy zorganizować, bo było bardzo dużo zapytań, bardzo dużo chętnych ze strony właśnie wystawców. Ja wiem, że Państwo przygotowujecie się do takiego kiermaszu dość długo. Dzisiaj, kiedy chwilkę temu przechodziłam między stoiskami, widzę jak zwykle wspaniałe prace. Mówię tak, robią to ręce, bo przeważnie jest to rękodzieło, ale tam jest wkładane wasze wielkie serce, mnóstwo pracy, przygotowań. I dla mieszkańców, my już to niejednokrotnie obserwujemy później w rozmowach, to też jest wspaniałe wydarzenie. Mogą przyjść w niedzielny poranek czy południe, nawet do 15 godziny z rodzinami, wybrać sobie coś niepowtarzalnego, coś wspaniałego na ten świąteczny stół, czy żeby udekorować mieszkanie, albo też coś ze słodkości, które tutaj również Państwo prezentujecie. Także ja bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Wam wszystkim, wystawcom, że jesteście dzisiaj z nami. Dziękuję mieszkańcom i mam nadzieję, że te święta będą świętami związanymi głównie z naszą myślą o nadziei, że już te wszystkie problemy nas ominą. Następny jubileuszowy tym razem kiermasz będzie dużo większy, dużo bardziej okazały. Będziemy chcieli przy okazji tego kiermaszu jeszcze zaproponować mieszkańcom dużo innych towarzyszących wydarzeń. A dzisiaj, dziękując Państwu, proszę przyjąć ode mnie życzenia dla Was, dla Waszych rodzin, dla Waszych bliskich, aby to Boże Narodzenie było przesiąknięte nadzieją, radością, wspólnym spędzeniem czasu z rodzinami, z przyjaciółmi. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Pani Starosto, Szanowni Mieszkańcy, drodzy wystawcy, ja chciałbym na ręce wystawców złożyć serdeczne podziękowania, bo pięknie wprowadzacie nas w okres świąteczny. Ja tutaj od momentu, jak wszedłem od pierwszego stoiska Koła Gospodyń Wiejskich w Kozowie Biskupim po aż Teresin, Erminów, przepiękne prace, przepiękne rzeczy, które można zagospodarować w ten okres świąteczny. Ja powiem szczerze, że w dzisiejszych czasach jesteśmy troszkę zabiegani. Jeszcze ten początek grudnia nie myślimy o tym okresie świątecznym, a pojawiając się tutaj na tym kiermaszu Boże Narodzenie na Mazowszu, po prostu można już poczuć piękną magię świąt i za to Wam serdecznie bardzo, bardzo dziękuję i oczywiście gratuluję, bo wszystkie stoiska są przepiękne i prześliczne. Dziękuję. Bardzo się cieszymy, że możemy tutaj gościć Państwa, wszystkich mieszkańców, nie tylko z terenu miasta, ale również z terenu powiatu soaczewskiego. Cieszymy się, tak jak moi przedmówcy powiedzieli, że wprowadzamy się wszyscy razem w ten piękny, świąteczny nastrój. Mam nadzieję, że jak za rok tutaj była mowa, będziemy mogli normalny jubileuszowy kiermasz zrobić w całym wydaniu. A teraz przede wszystkim bardzo, bardzo wszystkim dziękuję, że w dobie pandemii wszyscy tutaj jesteśmy razem i wszyscy czekamy na te święta. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tradycją naszego kiermaszu jest również to, że organizowany jest konkurs na najatrakcyjniejsze stoisko. Dzisiaj już taki konkurs, można powiedzieć, się odbył. Komisja konkursowa w składzie właśnie pani starosty, pana radnego Janiaka, obradowała, przeszliśmy po wszystkich stoiskach. Debata powinna być długa, ale ograniczony czas nas niestety spowodował to, że musieliśmy szybko podjąć decyzję, ale jak najbardziej chyba wydaje nam się trafną. Ciężki orzech do zgryzienia, ale ostatecznie okazało się, że mamy zwycięzców. A stawką tego konkursu jest Puchar Starosty Soaczewskiego Jolanty Gonta.
Już mam wyniki i komisja konkursowa zdecydowała, że w tym roku za najatrakcyjniejsze świąteczne stoisko wystawiennicze podczas 9. kiermaszu Boże Narodzenie na Mazowszu i tym samym puchar starosty soczewskiego Jolanty Gonta zdobywa stoisko Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie. Bardzo serdecznie zapraszamy przedstawicieli i uroczyście będziemy mogli wręczyć puchar z rąk pani starosty, okazałe trofeum i dyplom uznania z rąk pana radnego. Zapraszamy wszystkich gości do wręczenia. Szanowni Państwo, również tradycją naszego kiermaszu jest to, że podczas uroczystego otwarcia wszyscy wspólnie, jak tu jesteśmy, śpiewamy kolędy. I to jest taki początek oficjalny naszego kiermaszu Boże Narodzenie na Mazowszu. Zatem zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi, stańcie pasterze, Bóg się wam rodzi, czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Witając zawołali wielkiej radości, jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali.